Ze stadionu RKM-u Rybnik witam Państwa Michał Stencel, studio Submar Intermedia Group. Proszę Państwa, mecz wielkich przegranych, mecz pomiędzy RKM-em Rybnik i Marsem RTV AGD Gorzów. Pierwszy mecz o trzecie miejsce. Składy dzisiaj krajowe, bo nie było sensu fatygowania Iversena, nie było sensu fatygowania Marka Lorama. Doszli szefowie obu klubów do wniosku, że nie ma to najmniejszego sensu i dzisiaj zarówno Gorzów, jak i Rybnik w krajowych składach, a oto one. Drużyna Mars RTV AGD Gorzów. Numer 1 Piotr Paluch. Z numerem 2 młodzieżowiec Adrian Szewczykowski. Trójka to Krzysztof Pecyna, który dobrze pojechał w pierwszym tutaj spotkaniu w Rybniku. Numer 4 Marcin Kozdraś. Z piątką ujrzymy Jarosława Łukaszewskiego. Szóstka to Kamil Brzozowski. Rezerwowym będzie Paweł Chlip. Z numerem 7 opiekunem jest oczywiście Stanisław Chomski. To goście gospodarze. Drużyna RKM Rybnik. Dziewiątka tradycyjnie Zbigniew Czerwiński, z dziesiątką Roman Poważny. Wraca do składu Rosjanin. Numer 11 Roman Chromik. Z dwunastką Łukasz Romanek. Numer 13 lider Rafał Sząbierski. Numer 14 Patryk Pawlaszczyk. I z numerem 15 tutaj jest Marek Szczerba. Niezdolny jest do jazdy po tej kontuzji, której doznał w meczu z Rzeszowem Wojciech Druchniak. To skład drużyny gospodarzy. Opiekun szkoleniowcem jest Czesław Czernicki. Czesław Czernicki, szkoleniowiec RKM Rybnik. Panie Czesławie, Gorzów i Rybnik tylko trzecie miejsce dzisiaj. Nie udało się. W Ostrowie też było bardzo ciekawie. Czy powalczycie o wygraną i będziecie chcieli zakończyć ten sezon na jak najlepszym miejscu, w tym przypadku trzecim? Czy ten ciężar tego spotkania jest już nieco lżejszy od ostatniego? Na pewno ten ciężar tego spotkania jest lżejszy, ale tak przygotowuję zawodników, bo nie ma meczy łatwych, mniej ważnych i bardzo ważnych. Wyjazd na tor, chcę, żeby było tylu wyjazdów i tyle powrotów z powrotem do parkingu. Sezon, można powiedzieć, jest na ostatnie proste. Chciałbym mieć ten zespół cały i zdrów. No, na pewno byśmy walczyli do końca. Myślę, że przełomowym momentem było to ten przegrany mecz na wyjeździe w Rzeszowie, bo tutaj ta porażka ostatnia, no, zawodnicy mieliśmy już pewnego rodzaju wiedzę na temat tego, że nie da się tego odrobić. No i też fakt był taki, że z tej młodej drużyny powietrze w którymś miejscu zeszło. Przykre jest to, że praktycznie przez cały sezon drużyna prezentowała wyrównany poziom. Nie zdarzały się wpadki takie jak, powiedzmy, innym zespołom, które teraz jadą o finał, o awans do ekstraklasy. No i w tym najbardziej, że tak powiem, ważnym dla nas momencie, no, stało się jak się stało. Tutaj brakowało parę punktów, bo myślę, że gdy ta różnica byłaby mniejsza, na pewno inaczej by wyglądał też ten mecz w Rybniku. No a tak ogólnie myślę, że co można powiedzieć, przygotowujemy się do zakończenia sezonu. Chcemy jeszcze kibicom zrobić tutaj jakąś niespodziankę. Może uda się zrealizować, myślę, tą rokroczną imprezę Memoriał Ciszewskiego. Myślę, że gdy już liga się zakończy, wszystkie te Grand Prix i ważne inne imprezy, niektórzy zawodnicy zweryfikują swoje oczekiwania finansowe i będziemy w stanie na dobrym poziomie stworzyć jeszcze w Rybniku w tym sezonie dobre widowisko żużlowe. Przed nami bieg pierwszy, bieg młodzieżowy. Patryk Pawlaszczyk w kasku czerwonym, Marek Szczerba w kasku niebieskim. To para gospodarzy, goście. Kamil Brzozowski w kasku żółtym, Paweł Chlip w kasku białym, a więc dobra para ekipy Gorzowa. No zobaczymy, czy pojadą na 100% swoich możliwości jedni i drudzy. Mecz, przypomnę, tylko i wyłącznie o trzecie miejsce. Wielcy przegrani tegorocznego sezonu. Brzozowski, Pawlaszczyk, Chlip i Szyryba. Przed nami bieg pierwszy. Taśma poszła w górę, cała czwórka równo. Pierwszy jest Paweł Chlip. Drugi Patryk Pawlaszczyk, trzeci Kamil Brzozowski, czwarty Marek Szczerba. Pogubił się na tym pierwszym wirażu bardzo szeroko, tam jeszcze nie ma tej przyczepnej ścieżki, no i będzie musiał szukać swojej szansy Szczerba. Na dystansie stracił bardzo dużo już do prowadzącej trójki, będzie bardzo ciężko tutaj Markowi Szczerbie o jakiekolwiek punkty. Pawlaszczyk jedzie nieźle, ale zbliża się do niego Brzozowski, który jest w miarę blisko. Wychowanka RKM Rybnik tymczasem z przodu
niepodzielnie Paweł Chlip. No i jak na razie to on wszystko to wskazuje, zainkasuje 3 punkty. Dobry start Pawła Chliba, pewne prowadzenie motocykla, no i efekt mamy jaki mamy. Paweł Chlip, Patryk Pawlaszczyk, Kamil Brzozowski, Marek Szczyrba już chyba bez szans na walkę o punkty w tym biegu. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Pawła Chliba, 2 punkty zdobywa Patryk Pawlaszczyk, 1 punkt dla Kamila Brzozowskiego. Bez punktu w tym biegu Marek Szczyrba, 4-2 dla gości w pierwszej odsłonie i taki też stan spotkania po tym pierwszym wyścigu. Przed nami bieg drugi, 2-4, przegrywa RKM po pierwszej odsłonie, a w drugim biegu zobaczymy Piotra Palucha w kasku żółtym i Adriana Szewczykowskiego w kasku białym. To para ekipy z Gorzowa. Rybniczanie w tym biegu, Zbigniew Czerwiński w kasku czerwonym i ten, który najbardziej zawiódł w Rzeszowie, Roman Poważny w kasku niebieskim. Słaby występ Poważnego w wczorajszym Grand Prix w Lonigo, tylko 4 punkty, ale wygrana w jednym biegu. Fatalnie prezentował się Rosjanin, ale proszę Państwa, nasz najlepszy żulowiec Tomasz Golob także nie błyszczał. Czerwiński, Paluch, Poważny, Szewczykowski. Kto najlepiej ze startu, najlepiej gospodarze? Roman Poważny i Zbigniew Czerwiński trzeci. Jest Piotr Paluch czwarty, Adrian Szewczykowski i jak na razie układa nam się to wszystko na 5-1 dla gospodarza. Ogląda się Roman Poważny, gdzie jest Zbigniew Czerwiński, ten jest drugi. Trzeci w dalszym ciągu Paluch, czwarty Szewczykowski. Jeżeli nie popełnią błędu rybniczanie, powinni dowieść te 5 punktów do mety. Poważny, pewne prowadzenie, drugi Zbyszek Czerwiński, Piotr Paluch jak na razie nie nawiązuje walki, Adrian Szewczykowski daleko z tyłu, bardzo zawiódł Piotr Paluch swoich sympatyków podczas meczu w Gorzowie z drużyną ostrowską, zresztą cała drużyna stali poza Markiem Loramem i Pawłem Chlibem, pojechała fatalnie. No i wielki faworyt do awansu, prezes Kałamaga, prezes Marsa mówił, że są tak mocni, że powinni awansować bez problemu. Niestety stało się w Gorzowie to, czego obawiali się wszyscy. A w Rybniku jak na razie w drugiej słonie wygrywa Roman Poważny przed Zbigniewem Czerwińskim. Dla Poważnego 3 punkty, Czerwiński zdobywa 2. 1 punkt dla Piotra Palucha, bez punktu w tym biegu Adrian Szewczykowski. Mamy 7-5 po 2 gonitwach w Rybniku. Przed nami trzecia odsłona, Roman Chromik w kasku czerwonym, Łukasz Romanek w kasku niebieskim, to gospodarze goście, Krzysztof Pecyna w kasku żółtym, Marcin Kozdraś w kasku białym. Juniorzy dzisiaj w składzie drużyny Stali Gorzów, no ale już nie ma właściwie o co jechać, bo mecz o trzecie miejsce jest meczem prestiżowym w Ostrowie. Bardzo twardy bój stoczyły zespoły Ostrowa i Rzeszowa, 47-43 wygrali Ostrowianie. No i proszę Państwa, może to w rewanżu nie wystarczyć. Na czerwono Chromik, na niebiesko Romanek, to gospodarze, goście, na żółto Pecyna, na biało Kozdraś. 7-5 prowadzą Rybniczanie po 2 odsłonach, no ale myślę, że trener Stanisław Chomski, opiekun drużyny gorzowskiej, będzie wprowadzał sukcesywnie Pawła Chliba. Taśma poszła w górę, czyżby gospodarze też najlepiej? Nie, Pecyna wychodzi na pierwszą pozycję. Romanek pogubił się na tym pierwszym wirażu. Błąd Łukasza Romanka. No i niestety, oczywiście niestety dla ekipy RKM-u, Romanek jest jak na razie ostatni. Prowadzi Krzysztof Pecyna, który tutaj w meczu rundy zasadniczej także błyszczał w dwóch pierwszych biegach, później już było gorzej. Ale Pecyna jak na razie jest pierwszy, drugi Chromik, trzeci jest Kozdraś, czwarty Romanek. No proszę Państwa, nie może Łukasz Romanek przegrywać tutaj na własnym torze z Marcinem Kozdrasiem. Oczywiście przy całym szacunku dla tego zawodnika, ale umiejętności wydawałoby się większe ma Romanek. Teraz atak Romanka przy krawężniku, no i przedziera się dobrym atakiem przy popularnej kredzie na trzecią pozycję. A Pecyna pewnie z przodu zmierza po 3 punkty, jeszcze jedno okrążenie, no i będzie miał
Pecyna z środka w dzisiejszym spotkaniu, drugi Roman Chromik, trzeci Łukasz Romanek, czwarty jest Marcin Kozdraś, a więc układa nam się to wszystko remisowo i mamy pierwszy biegowy remis w dzisiejszym spotkaniu. Krzysztof Pecyna, Roman Chromik, Łukasz Romanek i Marcin Kozdraś, 3-3 w biegu trzecim i w dalszym ciągu utrzyma się dwupunktowe prowadzenie podopiecznych Czesława Czernickiego. Po trzech odsłonach mamy 10-8 dla RKM-u Rybnik. Przed nami bieg czwarty, nie ma jeszcze Kamila Brzozowskiego, jest już w tej chwili wyjechał, pozostała trójka już jest, a kto pojedzie w czwartej odsłonie? Jarosław Łukaszewski, kask żółty, Kamil Brzozowski, kask biały, to para gości, gospodarze, Rafał Szombierski w kasku czerwonym, Patryk Pawlaszczyk w kasku niebieskim. Szombierski to jest, proszę Państwa, jedyny zawodnik, który nie zawiódł w tym półfinale z Rzeszowem. No i zobaczymy, jak popularny Szumina spisze się dzisiaj. Dobrze, ze startu Szombierski, on jest pierwszy, Pawlaszczyk będzie próbował wejść pod łokieć Łukaszewskiego, ale Łukaszewski jest szybszy, jest drugi, Pawlaszczyk trzeci, czwarty, popularny Brzuska, czyli Kamil Brzozowski. No i jak na razie mamy 4-2 dla gospodarzy. Szombierski, drugi Jarek Łukaszewski, trzeci jest Patryk Pawlaszczyk, czwarty Kamil Brzozowski. No jestem ciekaw, jeżeli pojedzie jeszcze oczywiście w tym spotkaniu, jak pojedzie Paweł Flip przed tym finałem Mistrzostw Świata Juniorów. Winner Neustadt, jestem ciekaw, w jakiej jest dyspozycji. Ostatnio prezentował zwyżkę formy, ale to jest indywidualny turniej, każdy z zawodników ma 5 startów i może zdarzyć się bardzo, bardzo dużo. Sąbielski z ogromną już przewagą z przodu, Łukaszewski drugi, trzeci, Pawlaszczyk czwarty, bez szans już walki o punkty w tym biegu, Kamil Brzozowski. Rafał Szombierski, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Jarka Łukaszewskiego, 1 punkt dla Patryka Pawlaszczyka, bez punktu Kamil Brzozowski, a więc drugie zwycięstwo biegowe drużyny gospodarzy, tym razem w stosunku 4-2, 3 punkty dla Rafała Szombierskiego, 2 zdobywa Jarosław Łukaszewski, 1 dla Patryka Pawlaszczyka, bez punktu Kamil Brzozowski, 4-2 w biegu czwartym dla gospodarzy, 14-10 po 4 gonitwach. 14-10, a więc 4 punkty na korzyść rybnickich rekinów w dzisiejszym spotkaniu. Pierwszym spotkaniu o trzecie miejsce. Rewanż, przypomnę, 25 września w Gorzowie. No i tam przekonamy się, która z drużyn uplasuje się ostatecznie na trzecim miejscu. Na niebiesko Romanek, na czerwono Chromik, to gospodarze goście. Na żółto Paluch, na biało Szewczykowski, który odjechał jeszcze od taśmy startowej. Jestem ciekaw, co zmieni w motocyklu Piotr Paluch, no bo jeżeli będzie tak dopasowany jak w pierwszym starcie, no to tutaj za wiele nie zwojuje. Chociaż teraz teoretycznie ma Piotr lepsze wewnętrzne pole, bo pierwsze. No ale te pole trzeba jeszcze odpowiednio wykorzystać. Paluch, Romanek, Szewczykowski, Chromik. To czwórka od krawężnika biegu piątego. Piotr Paluch nieźle, ale wszystkich nakrył Łukasz Romanek, który jest teraz z przodu. Musi Romanek uważać, aby nie pojechał za szeroko, bo ogromną klapkę na 2 punkty miał Szewczykowski, chociaż w tej chwili dopiero otrzymuje informację, że jedzie Paweł Flip z miejsca Adriana Szewczykowskiego. Bardzo późno gospodarze tutaj zgłosili nam zmianę w drużynie gości. Nie wiem dlaczego, więc Paweł Flip drugi, pierwszy Łukasz Romanek, trzeci jest Piotr Paluch, czwarty Roman Chromik, który jak na razie nie radzi sobie zupełnie w tym biegu. Tymczasem Romanek jedzie znakomicie tą optymalną ścieżką, nie pozwala rozpędzić się Chlibowi po zewnętrznej, zresztą tam nie ma tego przyczepnego paska, tego przyczepnego toru. No i Paweł Flip jak na razie tylko i wyłącznie jest drugi, trzeci Paluch, czwarty Chromik, bardzo szeroko teraz, ale takie ataki na tym torze dzisiaj na niewiele się zdadzą. Romanek będzie pierwszy, drugi Paweł Flip, trzeci
jest Piotr Paluch, czwarty, Roman Chroming, drugi bieg. Zakończył się w Rybniku remisowo, poprzedni remis w trzeciej odsłonie, pierwsze miejsce i 3 punkty dla Łukasza Romanka, 2 punkty zdobywa Paweł Chlip, 1 punkt dla Piotra Palucha i bez punktu w tym biegu Roman Chromik. 3 do 3 w biegu piątym, 17 do 13, a więc utrzymuje się 4-punktowe prowadzenie podopiecznych Czesława Czerwińskiego. Bieg szósty przed nami. Krzysztof Pecyna w kasku żółtym, Marcin Kozdraś w kasku białym. To para ekipy gorzowskiej. Rybniczanie w tym biegu. Patryk Pawlaszek w kasku niebieskim. Rafał Sząbierski w kasku czerwonym. No jestem ciekaw Pecyny, czy będzie stać Krzysztofa na wygraną w tym biegu. Rafał Sząbierski rzadko przegrywa w Rybniku. No i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Nie powiedział, myślę, w tym meczu ostatniego słowa Marcin Kozdraś, który dość poprawnie prezentował się w swoim pierwszym starcie. No i zapewne będzie chciał tutaj powalczyć, myślę, z Patrykiem Pawlaszczykiem. No chyba, żeby miał, chyba, że czułby się tak mocny na walkę z Rafałem Sząbierskim. Zobaczymy, o tym przekonamy się za chwilę. Odjechali jeszcze Rybniczanie. 17 do 13. Prowadzi RKM u siebie. Jestem ciekaw, czy utrzymają Rybniczanie te prowadzenie, czy powiększą, a może gorzowska Stal pokusi się o zwycięstwo w tym biegu i zmniejszy rozmiary porażki. Pawlaszczyk z pierwszego, Pecyna z drugiego, z trzeciego, Sząbierski z czwartego, Kozdraś podjeżdża, Patryk Pawlaszczyk w tej chwili już chyba jest wszystko ok. Taśma poszła w górę. Kto będzie najszybszy? Pawlaszczyk z Sząbierskim. Znakomicie Pecyna został na starcie. Będzie musiał walczyć na dystansie. Próbował zaatakować bardzo szeroko. Tymczasem zablokował go Patryk Pawlaszczyk. Znakomicie teraz atak Pecyny przy krawężniku na pozycję Patryka Pawlaszczyka. No i jest Pecyna. Na chwileczkę był drugi. Pawlaszczyk na tym wejściu Senuko odgrywa się natychmiast. No i Krzysztof Pecyna jest ostatni. Nie liczy się jak na razie Marcin Kozdraś. Pecyna zapewne będzie walczył do końca. A proszę zobaczyć, jak znakomicie znowu usposobiony jest Rafał Sząbierski. Pecyna teraz po zewnętrznej, tam szuka swojej szansy, ogląda się Patryk Pawlaszczyk, gdzie jest jego rywal, spodziewał się ataku po zewnętrznej i tak też czyni Pecyna, teraz bardzo szeroko zetnie do krawężnika, ale Pawlaszczyk jedzie jak na razie znakomicie, no i nie może Pawlaszczyk tutaj popełnić takiego błędu, aby wykorzystał to Pecyna. Pecyna jest bardzo szybki. Najmniejszy błąd Pawlaszczyka może zostać bezlitośnie wykorzystany. Rafał Sząbierski, Patryk Pawlaszczyk, Krzysztof Pecyna i Marcin Kozdasia, więc dobry, ładny bieg z udziałem Patryka Pawlaszczyka i Krzysztofa Pecyny. Walka fair na całej długości, szerokości toru. Zwycięsko wychodzi z niej junior rybnickiego RKM-u. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Rafała Sząbierskiego. 2 punkty zdobywa Patryk Pawlaszczyk. 1 punkt dla Krzysztofa Pecyny. Bez punktu Marcin Kozdraś. 5 do 1 w biegu szóstym. I mamy 22 do 14, a więc 8 punktów na korzyść drużyny, gospodarzy drużyny RKM Rybnik. Bieg siódmy przed nami, siódma gonitwa. Zbigniew Czerwiński w kasku czerwonym, Roman Poważny w kasku niebieskim, to gospodarze, goście, Jarek Łukaszewski w kasku żółtym i w kasku białym Kamil Brzozowski. Teraz już zmian nie ma, w tej chwili patrzę, czy czasem nie jedzie Paweł Chlip, ale to na pewno Kamil Brzozowski w kasku białym. Odjeżdża jeszcze Roman Poważny, który wczoraj ścigał się w Lonigo tam. No niezbyt udany występ punktowo, to wyglądało bardzo źle, ale walczył Roman Poważny, ale widać było, że sprzętowo odstaje bardzo od tej czołówki. Fatalny występ Tomasza Goloba. No proszę Państwa, tego to już naprawdę nie rozumiem. Wygrywa w Bydgoszczy, by za 2 tygodnie po prostu nie istnieć. Zagadka, której rozwiązanie zna tylko on sam.
Łukaszewski, Czerwiński, Brzozowski, Poważny, popatrzmy, kto najszybciej, dobrze, Roman Poważny, który jest pierwszy, drugi jedzie Jarek Łukaszewski, trzeci jest Zbigniew Czerwiński, czwarty Kamil Brzozowski, teraz atak Czerwińskiego po zewnętrznej, czy da radę Zbyszek, oczywiście teraz przydziera się na drugą pozycję, szybszy na wyjściu z tego drugiego wirażu od Łukaszewskiego, no i jest Czerwiński drugi. Dzisiaj, proszę Państwa, ten tor jest zgoła odmienny niż ten, który był tydzień temu tutaj na meczu półfinałowym z Barmą Polskie Folie. Moja prywatna opinia jest taka, że trochę gospodarze przesadzili z tą nawierzchnią. Myślę, że gdyby to tor był taki jak na przykład dzisiaj, byłby lepszy efekt oczywiście dla gospodarzy. Poważny, pierwszy, drugi Czerwiński, trzeci jest Łukaszewski, czwarty Brzozowski bez emocji. Jedynie ten atak Zbyszka Czerwińskiego na pozycję Jarka Łukaszewskiego udany, no i właściwie na tym emocje w tym biegu się skończyły. Poważny, Czerwiński, Łukaszewski i Brzozowski, kolejny dublet gospodarzy, tym razem w siódmej gonitwie, pierwsze miejsce i 3 punkty dla Romana Poważnego, 2 punkty zdobywa Zbigniew Czerwiński, 1 punkt dla Jaraka Łukaszewskiego, bez punktu Kamil Brzozowski, mamy 5-1 w siódmej gonitwie i w tej chwili 27-15, więc powiększają rybniczanie przewagę, która w tej chwili wynosi już 12 punktów. Przed nami bieg ósmy, Rafał Szymbierski w kasku czerwonym, Patryk Pawlaszczyk w kasku niebieskim. To gospodarze goście w tym biegu. Paweł Chlip w kasku białym w miejsce Adriana Szewczykowskiego i w kasku żółtym pojedzie Piotr Paluch. Piotr Paluch jak na razie dzisiaj słaby występ, popularny Bolo, tylko 2 punkty ma na swoim koncie. Paweł Chlip 5 oczek, z kolei rybniczanin niepokonany Rafał Szombierski, który zdobył 6 punktów w 2 startach. No i Patryk Pawlaszczyk, który także prezentuje się dzisiaj bardzo dobrze, bo ma na swoim koncie 5 punktów i 1 bonus. Odjeżdża jeszcze Rafał Szombierski. No i zobaczymy, czy stać będzie Szombierskiego na wygraną w tym biegu. Miałby po tych 3 swoich biegach, gdyby wygrał w dalszym ciągu komplet, 9 punktów. Na czerwono Szymbierski, na niebiesko Pawlaszczyk, to gospodarze, na biało Chlip, na żółto Piotr Paluch. Skupieni już pod taśmą. Rafał Szymbierski jest pierwszy, popularny Szymina, bardzo szeroko jedzie Pawlaszczyk, ale chyba nie da rady tamtędy, wypchnęli go gorzowianie, no i będzie musiał szukać swojej szansy popularny Pacio. Na dystansie szaleje Paweł Chlip, ale jak na razie nie przynosi to żadnego efektu, jest trzeci, tymczasem dobiera się do skóry Szombierskiemu Piotr Paluch, stracił na tym wyjściu z wirażu, widać jak znakomicie dzisiaj dysponowany jest Szombierski, jego motocykl także jest bardzo szybki, no i będzie bardzo ciężko Gorzowianom tutaj wygrać ze znakomicie dysponowanym zawodnikiem RKM-u Rybnik. Tymczasem w opałach Paweł Chlip, Patryk Pawlaszczyk coraz bliżej, czeka na błąd rywala, teraz szeroko jedzie Paweł Chlip, no i zobaczymy, czy wykorzysta to Pawlaszczyk, jeszcze nie dał rady, jeszcze jedno krążenie, jeszcze 2 łuki, aby móc tą stratę odrobić. Pawlaszczyk coraz bliżej Chlipa, ale ten broni się jak na razie wybornie i Pawlaszczyk jak na razie czwarty. Ostatni atak Patryka Pawlaszczyka bardzo szeroko, ale nie da rady. No i Paweł Chlip jest trzeci. Drugi Piotr Paluch, pierwszy Rafał Szombierski, a więc po kolei 3 punkty dla Szombierskiego. 2 punkty zdobywa Paluch, 1 punkt dla Chliba, bez punktu Pawlaszczyk. 3-3 w biegu ósmym i mamy 30-18 po 8 odsłonach. Bieg dziewiąty przed nami, w nim rezerwa taktyczna Piotr Paluch w miejsce Marcina Kozdrasia w kasku białym, w kasku żółtym jego partnerem będzie Krzysztof Pesyna. Do goście gospodarze Roman Poważny w kasku niebieskim, Zbigniew Czerwiński w kasku czerwonym. Czerwiński do tej pory 4 punkty, Poważny jak na razie nie przegrał, no zobaczymy, czy utrzyma to. Także po tym wyścigu Poważny z Szombierskim znakomicie, no i rybniczanie w tej chwili podwójnie prowadzą.
trzeci jest Krzysztof Pecyna, czwarty Piotr Palucha, więc jak na razie ta rezerwa taktyczna w drużynie trenera Stanisława Chomskiego kompletnie nieudana, ale poczekajmy, bo jeszcze do końca biegu mamy trochę czasu. Pecyna bardzo szeroko teraz wyprzedza Romana Poważnego. Wejście bardzo wąsko w ten łuk, no i zorientował się Zbigniew Czerwiński, że nie jedzie za nim Roman Poważny. Automatycznie zamknął tak zwaną małą, no i musi uważać popularne sałata, bo Pecyna będzie jechał do końca, jeszcze półtorej okrążenia ma czasu na to Pecyna, aby wyprzedzić Zbigniewa Czerwińskiego. Ten jak na razie jedzie znakomicie, teraz szerzej Pecyna, czy zetnie do krawężnika. Tak, ale te nożyce nie były zbyt udane, no i jak na razie jest tylko i wyłącznie drugi. Czerwiński będzie pierwszy, drugi Krzysztof Pecyna, trzeci Roman Poważny, czwarty dojeżdża do mety Piotr Paluch, a więc kompletnie nieudana ta rezerwa taktyczna Stanisława Chomskiego. Trzy punkty zdobywa Zbyszek Czerwiński, dwa punkty dla Krzysztofa Pecyny, jeden punkt dla Romana Poważnego, bez punktu Piotr Paluch, 4-2 dla gospodarzy w biegu dziewiątym i mamy 34-20, taki stan spotkania po 9 gonitwach. Przed nami bieg dziesiąty. Kamil Brzozowski w kasku białym, Jarek Łukaszewski w kasku żółtym. To goście gospodarze: Roman Chromik w kasku czerwonym, Łukasz Romanek w kasku niebieskim. Chromik po dobrym pierwszym występie, później zero. Z kolei Łukasz Romanek odwrotnie. Pierwszy występ słaby, później pewna wygrana. No i zobaczymy, jak będzie w tej dziesiątej gonitwie. Gorzowianie Łukaszewski jeździ bardzo przeciętnie, bo trzy punkty w dwóch biegach. Z kolei Kamil Brzozowski bardzo słabo dzisiaj w Rybniku. Jeden punkt w trzech startach, to myślę, jak na możliwości tego zawodnika, to jest bardzo, bardzo słaby wynik. Chromik, Brzozowski, Romanek, Łukaszewski, przed nami dziesiąta gonitwa. Lepiej wyszli gospodarze, obejmują podwójne prowadzenie. Pierwszy Łukasz Romanek, drugi jest Roman Chromik. Próbował wmieszać się w to wszystko Jarosław Łukaszewski, ale wypchnięty przez Łukasza Romanka zamknął mu tam ścieżkę pod bandą. No i Łukaszewski musiał zamknąć gaz automatycznie. Wykorzystał to Roman Chromik, który dojechał ze swojej kolegi, no i jest w tej chwili drugi. Łukaszewski przy krawężniku bardzo wąsko, tam szuka swojej szansy, ale jak na razie jest trzeci z przodu Łukasz Romanek, rybniczanie szerzej, Łukaszewski przy krawężniku, no zobaczymy, komu to wyjdzie na zdrowie. Jak na razie Łukaszewski jest trzeci, nie liczy się Kamil Brzozowski, a więc kolejny bardzo słaby występ dzisiaj w Rybniku popularnego Brzuski. Tymczasem rybniczanie w dalszym ciągu prowadzą, zbliżył się do jadącego rola na drugim miejscu Romana Chromika Jarek Łukaszewski, ale na razie Chromik doskonale czyta jazdę swojego rywala, no i jest drugi. Tak, proszę Państwa, dojadą rybniczani do mety. Łukasz Romanek, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Romana Chromika, 1 punkt dla Jarka Łukaszewskiego, bez punktu Kamil Brzozowski, 5-1 dla gospodarzy w biegu dziesiątym, pierwsze miejsce i 3 punkty dla Łukasza Romanka, 2 punkty zdobywa Roman Chromik, 1 punkt Jarek Łukaszewski, bez punktu Kamil Brzozowski, 5-1 w biegu dziesiątym i mamy 39-21 po 10 gonitwach na korzyść podopiecznych Czesława Czernińskiego. Przed nami bieg 11, w którym mamy zmianę w drużynie gości. Paweł Chlip w miejsce Marcina Kozdrasia w kasku białym. Jego partnerem będzie Krzysztof Pecyna w kasku żółtym. To goście gospodarze w tym biegu: Patryk Pawlaszczyk to kask niebieski, Zbigniew Czerwiński to kask czerwony. Chlip, Pawlaszczyk, Pecyna, Czerwiński. Przed nami 11 bieg. Dobrze ze startu Paweł Chlip. Nieźle Krzysztof Pecyna, no i proszę Państwa, w tej chwili to goście pokazują lwi pazur, prowadzą podwójnie, no jestem ciekaw, czy Zbigniew Czerwiński w swoim stylu tam bardzo szeroko pod bandą będzie w stanie przydzielić parę gości. Czerwiński jedzie znakomicie, już w tej chwili jest drugi. Pecyna zorientował się w sytuacji, Czerwiński bardzo blisko Pecyny,
szeroko. Teraz Paweł Chlip próbuje odzyskać swoje drugie miejsce, ale jak na razie nie daje rady. Czwarty Pawlaszczyk, Chlip bardzo szeroko, niemal jadąc po bandzie, nie daje jednak rady, odjechał już bardzo do przodu Pecyna, no i wszystko wskazuje na to, że goście wygrają w tym meczu drugi wyścig. Pierwszy wygrany bieg młodzieżowy, później było gorzej, wygrywali Jermiczanie, a tymczasem zanosi się na to, że gorzowianie pokonają gospodarzy w biegu 11. Pecyna pierwszy, drugi Czerwiński, trzeci Chlip, który jedzie jednak bardzo niepewnie. Zbliża się do niego Patryk Pawlaszczyk, ale czy da radę? Chyba nie, chyba zabraknie czasu. Pecyna, Czerwiński, Chlip, no i Pawlaszczyk, a więc mamy zwycięstwo drużyny z Gorzowa w biegu 11 w stosunku 4-2. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Krzysztofa Pecyny. 2 punkty Zbigniew Czerwiński, 1 punkt Paweł Chlip, bez punktu Patryk Pawlaszczyk. 4-2 dla gości w biegu 11 i mamy 41-25, taki stan spotkania po 11 odsłonach. Bieg 12 bez zmian. Kamil Brzozowski to kask biały, Piotr Paluch kask żółty. To goście gospodarze: Łukasz Romanek, kask niebieski, Roman Chromik, kask czerwony. Rozjeździł się, proszę Państwa, Łukasz Romanek. Bardzo dobre dwa biegi. Nieźle także Roman Chromik. Romanek na niebiesko, Brzozowski na biało, na czerwono Chromik, na żółto Paluch. Popatrzmy. Dobrze gospodarze. Roman Chromik pierwszy. Drugi jest Marek Szczerba. Teraz, proszę Państwa, znowu gospodarze tutaj zaspali, bo dopiero teraz zgłoszona zmiana. W międzyczasie wyprzedził jadącego na drugiej pozycji Marka Szczerbę Piotr Paluch. Ale prowadzą jak na razie gospodarze. Roman Chromik bardzo daleko z tyłu, teraz Piotr Paluch bardzo szeroko. Czy wykorzysta to Marek Szczerba? Jeszcze nie. Teraz defekt Piotra Palucha, no i Marek Szczerba przechodzi na drugie miejsce. Nie wiem, co stało się z motocyklem Piotra Palucha. Musi kontynuować jazdę Kamil Brzozowski, aby zdobyć chociaż ten jeden punkt. Pecha mają trochę dzisiaj gorzowianin, ale cóż, taki jest sport żużlowy. Chromik, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Marka Szczerby. Tutaj kibiców Speedwaya najmocniej, przepraszam za tą pomyłkę, ale proszę Państwa, dowiadujemy się bardzo późno, już praktycznie w trakcie biegu, że jest zmiana. No i takie są tego efekty, że ja po prostu też nie do końca wiem. Trzeci Brzozowski, a więc mamy zwycięstwo 5-1 gospodarzy w biegu 12 i stan spotkania 46-26 na korzyść drużyny gospodarzy. Przed nami bieg 13, który będzie kończył zasadniczą serię startów. Dwie zmiany, teraz bardzo szybko już zgłoszone. Marek Szczerba w kasku niebieskim w miejsce Romana Poważnego i Rafał Szombierski w kasku czerwonym. To gospodarze, zmiana w drużynie gości: w miejsce Adriana Szewczykowskiego pojedzie Paweł Chlip w kasku białym i jego partnerem będzie słabo spisujący się dzisiaj w Rybniku Jarosław Łukaszewski. Na biało Chlip, na niebiesko Szczerba, na żółto Łukaszewski i na czerwono niepokonany Rafał Szombierski. Szombierski bardzo blisko bandy, jak ze startu, słabo Rafał Szombierski. Tymczasem przy krawężniku znakomicie pojechał Marek Szczerba, ale za szeroko wyniósł się, no i w tej chwili już jest trzeci. Tymczasem z przodu Paweł Chlip, który szuka punktów dzisiaj na rybnickim torze, nie błyszczy jak na razie. No zobaczymy, jak poradzi sobie teraz z Rafałem Szombierskim. Szombierski bardzo szeroko przy bandzie rozpędza się, nie daje jednak rady. Może teraz Szombierski przy krawężniku, Chlip bardzo, bardzo szeroko i w dalszym ciągu Chlip jest pierwszy. Atak Szombierskiego teraz na wejściu mógł poszerzy tor jazdy Pawła Chlipa. Wybronił się jednak Chlip znakomicie. Fantastyczny pojedynek tych dwóch zawodników. No i zobaczymy, co zrobi Szombierski, co zrobi Chlip. Jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. Pogubił się zupełnie Marek Szczerba.
Paweł Flip pierwszy, drugi, Rafał Sząbierski trzeci, Jarek Łukaszewski czwarty, jest Marek Szczyrba po tym dobrym rozegraniu pierwszego łuku. Nie da rady już chyba Sząbierski. Teraz atak Sząbierskiego, no i kto był pierwszy? To był pierwszy, Rafał Sząbierski czy Paweł Flip? Desperacki atak popularnego Szuminy. No i zobaczymy, nie mamy w tej chwili jeszcze decyzji sędziego. W tej chwili jest Rafał Sząbierski. Pierwsze miejsce i 3 punkty. 2 punkty dla Pawła Chliba. Bardzo ładny bieg, chyba jeden z najładniejszych w dzisiejszym spotkaniu. 1 punkt dla Jarosława Łukaszewskiego, bez punktu w tym biegu. Marek Szczerba, mamy w 13 biegu remis i 49 do 29 po 13 odsłonach. A na Państwa ekranach bohater biegu 13 i myślę całego spotkania dzisiaj, Rafał Sząbierski. Doprawdy znakomity występ dzisiaj Szuminy w Rybniku. Przed nami bieg 14, pierwszy z biegów nominowanych. Piotr Paluch w kasku żółtym, Paweł Chlip w kasku białym. To ekipa Marsa RTV AGD Gorzów. Gospodarze RKM Rybnik w tym biegu to Roman Chromik w kasku czerwony, Łukasz Romanek w kasku niebieskim. Nie ma Romka Chromika, w tej chwili pojawia się Chromik na torze. Gospodarze w tym biegu to pole pierwsze i trzecie, goście pole drugie i czwarte. 49 do 29, bardzo duża przewaga podopiecznych Czesława Czernickiego. Będzie ciężko gorzowianom tą stratę odrobić u siebie, no ale oczywiście nie są bez szans, zobaczymy. Jeszcze mają 2 biegi na to, aby powalczyć tutaj o jak najlepszy rezultat przed tym rewanżem w Gorzowie. Na czerwono Chromik, na żółto Paluch, na niebiesko Romanek, na biało Paweł Chlip, który odjeżdża jeszcze o taśmę startowej, szuka tam tej najlepszej kolejny do startu. Piotr Paluch jest już pod taśmą, Paweł Chlip, a więc mamy całą czwórkę, która będzie ścigała się o punkty w 14 biegu. Chromik, pole pierwsze, kask czerwony, Paluch, pole drugie, kask żółty, Romanek, pole trzecie, kask niebieski, Chlip, pole czwarte, kask biały. Podjeżdża w tej chwili Łukasz Romanek, za chwileczkę znieruchomieją i taśma pójdzie w górę. Romanek, defekt tego zawodnika, szkoda, bo cenne punkty stracą gospodarze. Wściekły teraz Łukasz Romanek, no ale trudno się dziwić. Zdefektował jego motocykl. Tymczasem Roman Chromik w wielkich opałach, bo goście dobierają się do skóry. Chromik mówi teraz, jest w przodu Piotr Paluch. Chromik próbuje odzyskać swoją pierwszą pozycję, ale nie dał rady. Paluch jest pierwszy, drugi Roman Chromik, trzeci Paweł Chlip. No i jeżeli tak dojadą do mety, to goście zmniejszą tę stratę. No ale do końca biegu mamy jeszcze troszeczkę. Stara się jak może Roman Chromik odzyskać pierwszą lokatę, ale Piotr Paluch jak na razie jest bezbłędny. Paweł Chlip próbuje przykra mężniku, ale jak na razie nie daje rady. Dzisiaj Paweł Chlip w Rybniku jeździ słabo, bo proszę Państwa, do tej pory ten jego występ nie był olśniewający. Teraz znakomita akcja Romka Chromika, no i chyba nie dał już sobie wyrzec zwycięzcą. Teraz bardzo szeroko Chromik musi uważać, bo Paluch będzie jechał do końca, ale udana, skuteczna akcja Chromika. No i to Chromik inkasuje 3 punkty, a więc 3 punkty dla Romana Chromika, dla niego pierwsze miejsce, 2 punkty zdobywa Piotr Paluch, 1 punkt dla Pawła Chliba. Bez punktu w tym biegu, nie kończy tego biegu, właściwie go nie rozpoczął nawet Łukasz Romanek. Mamy 3 do 3 w biegu 14 i 52 do 32, a więc w dalszym ciągu 20 punktów przewagi drużyny gospodarzy. Przed nami ostatni bieg 15, bieg najlepszych zawodników w dzisiejszym spotkaniu. Rafał Sząbierski w kasku czerwonym, Marek Szczyrba w kasku niebieskim, tutaj rezerwowy, pojedzie w drużynie rybnickiego RKM-u. Daje szansę trener Czesław Czernicki Markowi Szczyrbie. To oczywiście gospodarze, goście Jarosław Łukaszewski w kasku żółtym, Krzysztof Pecyna w kasku białym. No zobaczymy, czy Rafał Sząbierski
sięgnie po komplet punktów w dzisiejszym spotkaniu. Jak na razie ma 12 oczek w 4 biegach. Byłoby to na pewno spore osiągnięcie tego zawodnika i jakby na osłodę na koniec sezonu, bo przypomnę, że Rybniczanom, jak i Gorzowianom dostało bardzo mało jazdy ligowej, bo tylko jedno spotkanie w Gorzowie, rewanż. I to będzie właściwie koniec ligowych zmagań dla tych zawodników. Łukaszewski w żółtym, Sząbierski w czerwonym, Pecyna w kasku białym, Szczerba w kasku niebieskim. ...52-32 po 14 biegach. Dobrze do startu Rafał Sząbierski, miejsce na Krzysztofa Pecyna. Pierwszy jest popularny Szumina, Marek Szczerba. Już rezygnuje z jazdy, nie wiem czy to jest defekt, czy coś stało się chyba w motocyklu Marka Szczerby. Rezygnuje już z jazdy, wjeżdża na murawę. Teraz ucieka od motocykla, sięga po gaśnicę. No proszę Państwa, nie wiem co tam dzieje się z tym motocyklem. Tymczasem z przodu jest Rafał Sząbierski. Drugi jedzie Krzysztof Pecyna, trzeci Jarosław Łukaszewski. Są już przy motocyklu Marka Szczerby strażacy. Teraz defektuje Rafał Sząbierski. Ogromny pech tego zawodnika na prowadzeniu. No i proszę Państwa, niestety nie będzie dzisiaj kompletu punktów Rafała Sząbierskiego. A szkoda. Tymczasem z przodu Gorzowianie. Oni zapewnią swojej drużynie 5 punktów. No jestem ciekaw, czy Rafał Sząbierski dobiegnie po jeden punkt do mety. Czasu ma, proszę Państwa, mało, a dystans bardzo duży, bo jedno okrążenie. No jestem ciekaw, czy da radę Szumina dobiec po ten jeden punkt, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. 3 punkty zdobywa Krzysztof Pecyna, po 2 punkty dojedzie Jarosław Łukaszewski. Skończyła się już akcja gaśnicza motocykla Marka Szczerby, a Sząbierski już chyba nie da rady. Nie da rady już chyba Rafał Sząbierski. Poczekajmy jeszcze chwilę. Wiemy, że 5 punktów w tym biegu zdobyli Gorzowianie. No i proszę Państwa, Rybniczanie, jeżeli Rafał Sząbierski nie zdoła dotrzeć z tym motocyklem po jeden punkt, będą mieli przed spotkaniem w Gorzowie 15 punktów przewagi. W tej chwili już wiemy, że Sząbierski nie dojedzie. Pomaga mu, holuje go do parkingu Jarosław Łukaszewski. A więc mamy w ostatnim biegu 5-0. I proszę Państwa, 52-37. Taki ostatecznie rezultat tego spotkania. 15 punktów przewagi mają Rybniczanie. Czy to wystarczy w rewanżu w Gorzowie? Nie wiadomo. O tym przekonamy się 25 września podczas meczu obu tych drużyn właśnie w Gorzowie. Tak, można teraz gdybać. Szanse przepaściliśmy i my, i wy. Odpadliśmy w półfinale. Finał praktycznie należy do Ostrowa, jak widać. Jestem z tego powodu przykro, dlatego że cały rok praktycznie pracy poszedł na marne, także i wy. A mówię, dzisiejszy mecz to było sprawdzenie praktycznie, czy rzeczywiście jesteśmy słabi, czy my naprawdę nie mamy... Czy brak nam czegoś w zasadzie w drużynie, ale myślę, że to był przypadek, dlatego że sport rządzi się swoimi prawami i po prostu przegraliśmy. A w Gorzowie wiadomo, również dobrze wy możecie przegrać, dlatego że nasz tor jest też dosyć specyficzny i za 2 tygodnie sprawdzimy się właśnie na naszym torze. No nie wiem, no jazda była może taka średnia, punktów brakowało. To zabrakło tej kropki na D, żeby to wszystko jakoś się poukładało po mojej myśli. Niestety dużo błędów popełniałem, nie wiem czy może miałem, nie wiem, chyba mi to jest 4. mecz dopiero w lidze, tak, no wina była po mojej stronie, choć pierwszy bieg trochę, no,
nie chcę zwalać tam winy na tor, bo to był nasz przywilej, ale po opadach deszczu trochę nie tak się przełożyłem i było ślisko i pierwsze biegi głównie liczył się start. Kto nie wygrał startu niestety, a przegrałem starta, no i a później już się lepiej trochę przełożyłem, było lepiej, no ale brakło kropki na D, żeby była jazda i punkty. No tak, zawody były dosyć udane, poza tym jednym biegiem akurat, no troszeczkę miałem problemy, żeby się dopasować. Jeździłem dzisiaj na motocyklu, którym w lidze rzadko stawię, jeździłem. Mecz był taki, można powiedzieć, że to jest o pietruszkę, bo to tam wiadomo, trzecie miejsce to nikomu, czy czwarte, czy trzecie, i tak nie weszliśmy, nie awansowaliśmy do finałów, także można było trochę poeksperymentować, ale ogólnie jestem zadowolony z drugiego motocykla, także myślę, że w rewanżu okażemy się lepsi, ten bonusa załapiemy i skończymy przynajmniej na tym trzecim miejscu. Kamil Brzozowski, Master TV AGD Gorzów. Kamil, no chyba nie możesz o tym spotkaniu dzisiaj, o twojej postawie powiedzieć nic dobrego, dwa punkty tylko. Twoja drużyna przegrała 15 punktami. Krzysztof Pecyna powiedział tak, że jest pewien, że odrobicie tą stratę u siebie w Gorzowie. Ja bym tak tego nie powiedział. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne i ciężko będzie odrobić tą sytuację, ponieważ Rybnik jest to bardzo silna drużyna. No, wierzę w nasz zespół, ale naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. A ja ze swojej postawy jestem na pewno niezadowolony, jestem zawiedziony. W Toruniu na MDMP wszystko mi pasowało. Zdobyłem tam 9 punktów w 4 startach, miałem 3 trójki, 1 0, jeden bieg się pogubiłem, ale to nie był ten motocykl, to był w Toruniu. Nie wiem, co się stało, czy tak się pogubiłem z tym torem, bo popadał deszcz, bo ślizgo. No, naprawdę chcę jak najszybciej zapomnieć ten stopień. Panie Chomski, szkoleniowiec z drużyny z Gorzowa. Panie Stanisławie, 15 punktów w plecy, jak się to mówi. Krzysztof Pecyna jest pewny tego, że tą stratę odrobicie u siebie w Gorzowie. Znaczy ja bym już nie mówił, już raz mówiłem, że dużo i mało jest z Ostrowa. 10 punktów, teraz jest więcej punktów po przegranym meczu w Rybniku. Chyba te mecze mają całkiem inne znaczenie. Na pewno emocjują się kibice, ta garstka kibiców tym, co było. Widowisko było ładne na pewno. Dużo punktów już nie potrafi dystansie, no ale 4 juniorów w składzie, w tym 2 kompletnych debiutantów, no to troszeczkę zbyt mała wartość zespołu, gdzie tu akurat no, był zespół rybnicki praktycznie w najsilniejszym składzie. To się można powiedzieć, to trzeba było jechać 2 tymi najmłodszymi juniorami. Nie, to jest zbyt za silny rywal i uważam, że jeżeli zawodnik młody ma wchodzić, to tak, żeby się pokazał jak najlepszej strony, żeby jakieś punkty zdobył. Atmosfera w zespole nie jest najlepsza, w sensie no, ciąży cały czas te widmo tych 2 porażek z Ostrowem, gdzie nadzieje były tak strasznie rozbudzone i to widać. No, ja sam nie mogę dokładnie się jeszcze pozbierać i po tej porażce cały czas wraca człowiek myślami. To samo widzę wśród zawodników. No, chęci to jedno, a możliwości to są drugie. Stanisław Chomski mówi, że testowałeś jakiś silnik, a konto finału indywidualnych mistrzów świata juniorów. No dokładnie, dzisiaj próbowałem silnik, bo był świeży po remoncie, wszystko nowe, no prawie nowiutki silniczek, także trzeba było go gdzieś wypróbować, a dzisiaj to było takie w sumie mecz o pietruszkę, bo nie był ważny wynik, tylko był. Moim zdaniem dzisiaj było takie zawody dla kibiców, bo i dla Rybnika, i dla Gorzowa, dla kibiców, to najbardziej dla nich to się należało, te zawody. 15 punktów, to i dużo, i mało. Czy jesteście w stanie tę stratę odrobić? Nie odrobiliście 10 oczek z Ostrowa, ale to chyba będzie zupełnie inne spotkanie. Znaczy, no na pewno będzie inne spotkanie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy jechać dla kibiców, bo im to się należy. Będziemy po prostu jechać na luzie, nie będzie tyle stresów, mam nadzieję, że niektórym oczy wyjdą na wierzch, bo cały czas mówiono nam, że nie mówiono nam, ale cały czas jest tak, że niby jeździmy, cały czas tylko każdy myśli o pieniądzach, a wcale tak nie jest. Udowodnimy to w następny mecz z Rybnikiem, bo tak jak tutaj jedziemy w sumie za bardzo niskie stawki, praktycznie musimy je dokładać, ale to robimy dla kibiców, bo im to się należy. Zakończyło się już spotkanie pomiędzy Rybnickim RKM a drużyną Master TV AGD Gorzów. Wygrali gospodarze 52-37, a punkty w poszczególnych ekipach zdobywali. Drużyna z Gorzowa: Piotr Paluch 6, Adrian Szewczykowski 0, Krzysztof Pecyna 12, Marcin Kozdraś 0, Jarosław Łukaszewski 7, Kamil Brzozowski 2, Paweł Chlip 10, to ekipa z Gorzowa. I teraz rybniczanie: Zbigniew Czerwiński 9, Roman Poważny 7, Roman Chromik 10, Łukasz Romanek 7, Rafał Szambielski 12, Patryk Pawlaszczyk 5 i Marek Szczerba 2.
15 punktów, czy to dużo, czy to wystarczy Rybniczanom w Gorzowie, o tym przekonamy się 25 września. Z Rybnika żegna się Michał Stęcel, Studio Sabar, przy współpracy z Intermedia Group.